Pierwsza grupa uchodźców z Ukrainy przybyła do nas 17 marca. W tej chwili już tych ludzi u nas nie ma. Natomiast grupa 29 osób przyjechała, 27 z tych 29 przyjechało do nas w piątek późnym popołudniem. Dwie osoby dojechały dzisiaj. Są to ludzie głównie z północnej części Ukrainy, z północy Kijowa, czyli z miejscowości takich jak Irpień, Czernichów, Bucza, wyzwalanych obecnie, wyzwolonych już na dzień dzisiejszy przez armię ukraińską, ale oni uciekali stamtąd jeszcze, kiedy trwały walki. Czekajesz imię na okolice, razem my wszyscy переможемо, to nasza rodna ziemia. Oferujemy przede wszystkim nocleg, oferujemy wyżywienie. To są dwie najbardziej podstawowe rzeczy, których oni potrzebują. Oferujemy również możliwość zrobienia numeru PESEL bez dużych kolejek. Tutaj w Urzędzie Miasta w Terespolu jest to możliwe. I jakby jeśli chodzi o pierwsze dni pobytu tutaj, to są najważniejsze rzeczy. Ale ci Ukraińcy nie mają na terenie Polski, większość z nich, albo nawet wszyscy, nie mają rodzin, nie mają znajomych, więc szukają pracy. I tak naprawdę, gdyby znaleźli pracę i zakwaterowanie, to są w stanie zostać wszędzie. W Terespolu, w Białej Podlaskiej, na terenie każdego miejsca w Polsce, tam, gdzie zostanie im zaoferowana możliwość po prostu życia, pracy i mieszkania. Місто вогні, серце болить, втомлює біль, і ворог не спить. Кулі летять, поки падає сніг, і ворог лежить, мовчить. Я не знаю, як так можуть чинити люди. Це не люди. Сім'я на околицях. Разом ми всі переможемо. Це наша рідна земля. Хай буде весна. Там, де ми стоїмо до кінця. І нас не зламає. Mimo, że sami oferujecie pomoc, potrzebujecie dalej tej pomocy, bo no, czegoś potrzeba, żeby oni tutaj mogli mieszkać. Tak, oczywiście. Jesteśmy bardzo wdzięczni mieszkańcom Terespola, którzy odpowiedzieli błyskawicznie na nasz apel z piątku po południu i po prostu przynieśli w darze pożywienie, tak, dla naszych tutaj uchodźców z Ukrainy, więc jakby jesteśmy zabezpieczeni. Z tym, że nastawiamy się na długofalową pomoc, bo dzisiejsza grupa jest, może część opuści, tak, Miejski Ośrodek Kultury, ale nie jest wykluczone, że przyjdzie kolejna grupa. Możemy maksymalnie pomieścić 32 osoby, więc wszystkie będą potrzebować przede wszystkim wyżywienia, ale też takiej informacji o tym, gdzie mogą znaleźć pracę, czy może ktoś z najbliższej okolicy mógłby im zaoferować mieszkanie i pracę również. To są najbardziej potrzebne rzeczy. Wszystkie inne formalne kwestie jesteśmy w stanie pomóc im zorganizować i pomóc im jakby, no nie wiem, wypełnić wszelkie dokumenty. Proszę powiedzieć jeszcze, w jakim stanie są ci ludzie? To są mężczyźni, kobiety, dzieci? Tak, to są wszyscy. Tutaj przyjechały rodziny. Mężczyźni też w tym wieku poborowym. Natomiast dlaczego przyjechali? Po prostu uciekali przed głodem, przed śmiercią. Są w... Powiem generalnie tak, starają się trzymać, szczególnie ze względu na dzieci, bo jest dużo małych dzieci, ale to są sytuacje bardzo częste, kiedy po prostu płaczą. Płaczą, mówiąc, że ich miasto już po prostu nie ma. Ukraina na wieki żyła. Ukraina to nasza ziemia. Ukraina jedna jest serca.